platformy internetowe, tam sobie jakoś tam obgadaliśmy. Jak wy jako obserwatorzy, twórcy i też ludzie, którzy starają się patrzeć trochę w przyszłość, widzicie jeszcze miejsce, gdzie może się taki content wideo pojawiać? Czy on się może wkrótce pojawiać, nie wiem, na szybie samochodu, który jadę, w telewizorach, w odtwarzaczach DVD? To pobierane treści wideo z internetu, czy mogą gdzieś przenikać do naszej, do zwykłego konsumenta? I nie mówię tutaj o zabawkach dla geeków i super drogich urządzeniach, ale o faktycznie rzeczy dostępnej dla konsumenta. Jak tutaj jesteśmy blisko do takiej rzeczywistości, żeby to nie był tylko komputer z odpalonym YouTube'em czy wrzutą, ale inne technologie, gdzie vloger będzie mógł zaistnieć, albo twórca treści wideo. Czy ostatnio pokazano Google Glasses, nawet zrobiono taki właśnie fashion show w stylu Google Glasses, to jest jakby sposób na nagrywanie, natomiast co do przewidywań technologicznych, no to ja tutaj się nie czuję jakimś mocarzem, także panowie... No, dowaliłeś tym pytaniem, naprawdę. Tak. Mamy wymyślić to, jakiś... Wróćmy w temacie, to moje drugie imię. Teraz. Krzysiek, jesteś Steve'em Jobsem, co byś zrobił za 5 lat? Co byś wypuścił na scenie? iPada mini, czy w tam były takie ploty w ogóle... Straszne. Mówimy o technologiach, w sensie twardej technologii, tak, czy mówimy po prostu o software'ze, o nowych platformach? Spoko, jeżeli płyniemy w software, to spoko. To ja może przykład, to ja opowiem swoją smutną historię. Od jakiegoś czasu próbuję sobie oglądać YouTube na telewizorze, na dużym telewizorze. I mam telewizor z podłączeniem do internetu, jest apka YouTube, nie działają mi subskrypcje. Po prostu apka tego nie robi. Dobra, mam super nowoczesny odtwarzacz Blu-ray, z aplikacjami na YouTube, spoko, loguję się, nie działają mi subskrypcje. Nie mogę oglądać mojej własnej, prywatnej telewizji. Mam odtwarzacz Netia, super nowoczesny, twoja osobista telewizja, jest aplikacja YouTube'a, mogę się logować. Nie mogę oglądać swoich ulubionych, zasubskrybowanych kanałów. Niby idziemy do przodu, ale stoimy w miejscu. To odpowiem ci, dlaczego tak jest. Mamy dzisiaj bardzo dużo urządzeń na rynku, które są określane jako Smart TV, Connected TV. Dla mnie Smart TV to jest to urządzenie, które posiada możliwość do wyświetlenia aplikacji telewizyjnych, czyli tych treści, które bardzo wygodnie ogląda się jakby na ekranie telewizora. Smart TV stało się bardzo popularne głównie za sprawą producentów telewizorów, bo oni też musieli znaleźć jakieś narzędzie, jakiś pomysł na to, by po prostu wyprzedzić tą konkurencję, dodając coś nowego do telewizora, a tym samym podając jakby kolejny powód do wymiany telewizora. I faktycznie Smart TV pojawiło się dość mocno na rynku i każdy z producentów telewizorów widział ten bardzo duży potencjał kontentu wideo w YouTubie. I na wielu tych platformach Smart TV faktycznie jest YouTube i z tego, co mi wiadomo, to w większości tych przypadków te aplikacje, które wyświetlają treści z YouTube'a, one nie zostały przygotowane przez YouTube'a, tylko przez inne firmy współpracujące z producentem czy też platformą Smart TV. I dlatego też ta pełna funkcjonalność, którą ty dzisiaj byś oczekiwał, czyli te subskrypcje, lajkowanie, czyli pełna interakcja, ona jest jeszcze według mnie niedostępna. Ja podejrzewam, że być może tutaj YouTube na tyle mocno postawił jakby na zaangażowanie i rozwój tych rzeczy w internecie, że nie skupił się na tym potencjale, jaki niesie ze sobą telewizor. Czyli Smart TV i YouTube to jest jakby jeden temat. Niezależnie wracając do Smart TV. Masz jakieś liczby, jeśli chodzi o sprzedaż Smart TV, znaczy telewizorów, czy tam urządzeń ze Smart TV, to jedna sprawa, a ich faktycznego wykorzystania. No bo dzisiaj ktoś kupując nowy telewizor, okej, na pewno jest duże prawdopodobieństwo, że kupi go ze Smart TV, ale co z tego, jak nie podłączy go do internetu albo nie zaloguje się ani razu? To jest tak, że z tych najbardziej twardych liczb to mogę powiedzieć, że 200 tysięcy telewizorów Samsunga jest podłączonych w Polsce. To jest jakby najbardziej twarda liczba. Pod internet? Tak. I dzisiaj TVN Player czy też IPLA na Samsungu to jest jakby 200 tysięcy użytkowników, którzy korzystają z tego. Czyli człowiek przychodzi do domu, włącza aplikację, rzuca się na kanapę i tak średnio tą godzinę, dwie godziny ogląda. Ja mogę tutaj podać jeden przykład, że w jeden weekend nudziło mi się, no to obejrzałem cały sezon Pamiętników z wakacji na IPLA. Powiedz jeszcze raz, to jest 200 tysięcy podłączonych tak. telewizorów, czy 200 tysięcy użytkowników tych aplikacji? 200 tysięcy podłączonych telewizorów, co przekłada się jeden telewizor, jedna rodzina. No dobrze, ale ile jest użytych aplikacji, bo o to zapytał Maciek. W przypadku jakby tych aplikacji, to sprawa nie wygląda zbyt fajnie. A, czyli nie wiemy. Nie, o tych aplikacjach to zaraz powiem, bo
producenci tych platform jakby Smart TV, oni zaczęli chodzić po rynku za deweloperami oraz jakby właścicielami kontentu. I dzisiaj bardzo trudno jest przekonać właściciela kontentu, żeby udostępnił te swoje treści w telewizorach Smart TV, ponieważ pojawiły się jakby dwa trendy. Jeden trend mówi taki... Sorry za obcesowość. Powiedz nam, czy jest taka liczba, która mówi o tym, ile jest użyć tych aplikacji? Bez całego tła, bez historii, bez... Nie meandrujmy, tylko czy jest taka liczba? Użyć konkretnych aplikacji telewizyjnych. To jest około kilkuset tysięcy miesięcznie. Jest 200 tysięcy telewizorów? Jest 200 tysięcy telewizorów i mniej więcej kilka razy w miesiącu użytkownik włącza tą aplikację. Czyli to jest łącznie kilkaset tysięcy z tego, co można porównać do sesji w internecie, tak? Te liczby jakby mogą nie przekonywać dzisiaj. Ale nie, ale nie ma tutaj żadnych jest ocennych. Jest to kilka tysięcy. Jestem sam ciekaw, bo ja stoję przed decyzją o tym, czy nasze projekty przetwarzać na Smart TV. Tak? I nie chcę, i jakby każdy producent przychodzi do mnie i właśnie... Zrobię ci apkę, tak? Nie zrobię ci apkę, tylko każdy producent telewizorów mówi, wejdźcie do nas na platformę, mamy tyle sprzedanych telewizorów z tym i tamtym, co ja kontruję o tym, że to nic nie mówi o faktycznym wykorzystaniu, bo jeśli już, to po prostu przychodzi się do kogoś i on ci pokazuje, ale widać, jakie męki przeżywa, bo nie potrafi się po tym posługiwać i to wszystko jest taką jedną wielką wydmuszką. I dlatego ja dociekam. A my ten temat egoistycznie. Znaczy, ja przynajmniej ten temat drążę, bo dla mnie jakby sukcesem albo kolejnym krokiem w rozwoju wideo w internecie jest taka sytuacja, że siadam sobie na kanapie, już obrazek tam, rodzina ogląda telewizor na kanapie, już trochę odchodzi chyba gdzieś tam w przeszłość, ale siadam sobie na kanapie i wybieram sobie tam jedynka, dwójka, Polsat, TVN, Rocky Rojo. To zły obrazek. To nie będzie czegoś takiego. Nie, zły. Właściwy obrazek jest taki, że za 5 lat przychodzisz do domu, zamykasz drzwi, telewizor się włącza, cześć, powinien zobaczyć to. Twój ulubiony vloger właśnie nagrał jest dla ciebie. Tak, to jest dzisiaj masz zły humor, więc wrzucimy ci śmieszne rzeczy z tego jego kontentu. To jest jakby ten kierunek. To jest ten kierunek, że to telewizor... To nie jest science fiction. Nie, to jest jakby coś całkiem realnego i wszystko idzie w tym kierunku, ponieważ właściciel kontentu, czy też nadawca telewizyjny, on wcześniej czy później musi mieć narzędzia, by to zaprogramować. Zaprogramować to, jak się zachowa telewizor, jak on wyświetli treści, czy tam będzie głosowanie, konkurs i tak dalej. Żeby to zrobić, musiały powstać narzędzia i te narzędzia powstały. I na przykład Telewizja Polska już w tym roku od 7 miesięcy eksperymentuje jakby z telewizją hybrydową. Smart TV rozwija się w Polsce bardzo dobrze. To w głównej mierze za sprawą centrum R&D Samsunga, które jest jakby tutaj w Warszawie, gdzie tutaj Polacy programują jakby te rzeczy, przygotowują te wizje. Tak samo mamy Opera Software. Opera ma też swój jakby działy tutaj w Polsce, który odpowiada za Opera TV Store. I podobny przykład też mamy odnośnie ulokowania dość mocnego jakby działu Google TV. Więc ten telewizor za chwilę się zmieni. To w ramach jakby telewizora te treści pomiędzy tym, co jest telewizja linearna, tym, co jest wideo na żądanie, a tym, co jest aplikacją, to się wszystko dzisiaj zacznie przeplatać. I dzisiaj ja nie widzę jakby problemów technologicznych, żeby zrobić coś, co jest pomiędzy interaktywnym vlogiem, wirtualnym. To się wszystko wymiesza. Jeszcze wracając jakby do tych liczb. Część producentów boi się podawać jakby tych liczb twardych, ponieważ boją się, że te 100-200 tysięcy jest jakby małą liczbą. Ale jeżeli dzisiaj na przykład sobie... Nie ma 100-200 tysięcy aktywnych użytkowników tego i o to chodzi, bo dla 200 tysięcy to ja bym podejmował decyzję o tworzeniu takich aplikacji. To powiem ci inaczej. Gdybyś na przykład ze swoim kontentem trafił dzisiaj na konsolę PS3 do strefy wideo, tam gdzie jest IPLA, tam gdzie jest TVN Player, to jesteś dostępny na 650 tysiącach konsol w Polsce. No ale to jest taka dostępność, wiesz, hipotetyczna. Tak jakbym wypuścił sobie magazyn o czymś tam i umieścił go w ruchu. No oczywiście on tam jest, ale czy ja go sprzedam? No ale tam są jakby dzisiaj 3 ikonki wideo. To może z drugiej strony. W przypadku Samsunga. Włączasz telewizor Samsunga, włączasz przycisk Smart TV, jesteś dzisiaj na 200 tysiącach telewizora Samsunga. Obok TVN Player, obok IPLI masz swoją własną ikonkę. Możesz to dzisiaj zrobić, bez problemu. Czyli zainwestowałbyś 30 tysięcy w zrobienie takiej aplikacji? To dużo, 30 tysięcy. No ale powiedzmy, że trzeba ją zrobić elegancko, zainwestować w pracę grafiku. Tak, zainwestowałbym z zupełnie innego powodu. Pożyczysz mi te 30 tysięcy na tę aplikację, a ja ci oddam dwukrotność, jeśli wypali. Nie, to ja ci ją wyprodukuję. Za ile?
porozmawiamy jakby po programie. Chodzi o to, że jakby dzisiaj, wchodząc jakby w ten temat, zdobywasz nowe doświadczenie. Ale wiesz co, ja na przykład mam takie doświadczenia z wideo, że w 2004 roku otwieraliśmy Lemon TV i doświadczenia, jakie zebrałem w tamtym czasie, to były takie, że no może wyszliśmy na zero, ale ile jeszcze czasu zarządczego poświęciliśmy, ile w ogóle zasobów firmy, to z dzisiejszej perspektywy nie ma to sensu. No nie ma sensu być pierwszym. Jest sens być pierwszym drugim, powiedziałbym, albo pierwszym, no dobra, ale to jest... Ale jeżeli będziesz miał czystą kartkę, na której będziesz mógł sam to wszystko sobie zrobić od podstaw. Czyli ty sam zdecydujesz, czy chcesz mieć reklamę, czy reklama będzie taka, czy będzie przez cały materiał. To nie o to mi chodzi, ja pytam właśnie o tą liczbę. Ile jest tych sesji z takimi aplikacjami miesięcznie? Bo jeśli mówię, że jest kilkaset tysięcy miesięcznie sesji na tych wszystkich aplikacjach. Tak, dzisiaj tak. Czyli to jest tyle, co ma Maciek w ciągu miesiąca na swoim blogu. Dobrze powiedziałem? Kilkaset tysięcy wizyt? Nie, zdziwiłbyś. Więcej? Nie, ja nie 30 tysięcy... Wizyt? No 70 tysięcy chyba wizyt jest tam. Okay. No dobra. Te liczby mogą być jeszcze chwilowo małe, ale będą cały czas... Ale ostatnio pojawił się taki raport za granicą, który pokazywał, że ta telewizja wypala tylko w Azji, a w Ameryce i w Europie nie wypala. Że z jakiś powodu. A to nie jest tak, że ta telewizja jest po prostu takim medium, w którym oglądamy Korwina, i jest medium starych ludzi, ale tak naprawdę to się zaraz przejdzie na te komórki i będziemy na tych laptopach i na kanapie. Bo po co ja mam się męczyć z jakimś nieintuicyjnym interfejsem i brać na kolana klawiaturę, kiedy mam tutaj jakiś touch i sobie to przenawiguję. Masz wygodną kanapę? Nie mam kanapy, wiesz, to, znaczy w sensie takim telewizorze. Ja nie mam kanapę. Telewizora w domu, więc to też ja też nie mam, wiesz. No, okej, dlatego jestem uczulony. Że rynek jest za mały versus to ma duży potencjał. Możemy tak uzgodnić, że się zgadzacie? Tak, jasne. Możemy jakieś nowe pytania? Nie ukrywam, że będziemy robić, dokładnie. Bo tak się odczepiliśmy tych Smart TV, a tymczasem rynek na przykład aplikacji mobilnych na te sprzęty, które są już popularne, prawda, i jest ich mnóstwo, cały czas jest niewyeksploatowany, jeśli chodzi o wideo, według mnie. Znaczy, ktoś tu mówił przedtem o mobilnym YouTubie. Tak naprawdę wielu wydań mobilnego YouTuba dotyczą te problemy, o których mówiłeś, że to jest niedoskonała aplikacja i tak dalej. Więc może na przykład kwestią do rozważenia dla jakby poszczególnych autorów treści jest, rzucam hipotezę, dedykowana aplikacja, tak jak na przykład lekkostronniczy mają swoją aplikację na App Store, tylko że zdaje się w tym momencie API YouTube'a i przy okazji regulamin Apple nie pozwala na jakąkolwiek monetyzację tego typu. Apkę trzeba Apple, zrobić. Apple tak? Nie pozwala na monetyzowanie aplikacji zrobionych z wykorzystaniem API YouTube'a. No ale może to jest coś, co jakby też warto badać i rozważyć. No, mamy socialkamy, mamy Instagrama, który pewnie wprowadzi wideo, mamy Twitter, który pewnie wprowadzi wideo, czyli mamy dużo rzeczy, które może zaburzyć ten stan, gdzie mamy tylko właściwie jedną liczącą się platformę wideo. Tak? Więc... A czy z punktu widzenia twórcy wideo te platformy, te osiągnięcia, te technologie są na wyciągnięcie ręki, to znaczy są dostępne dla nich, czy raczej powinien się przytulić do jakiejś właśnie platformy, partnera, która go wprowadzi w ten świat i od razu mu udostępni go na PlayStation, lodówki z Androidem i tak dalej, telewizory, komórki. Na YouTubie, polscy YouTuberzy chyba tylko właśnie kojarzą aplikacje lekkostronniczych, tylko na Apple, i też ludzie mówią, a co z Androidem, prawda? My jako Matura to bzdura planujemy zrobić coś, ale też nie mamy na to pieniędzy i właśnie z perspektywy monetyzacji jest to totalnie nieopłacalne nawet, by wstawić banery, czyli może po 7 latach by coś takiego się spłaciło. Więc nie da się za 1000 złotych zrobić, tak, apki? Znaczy mieliśmy takie propozycje, nawet za darmo, ale to były często osoby niedoświadczone, więc nie wiadomo, co by wyszło, ale sam grafik już kosztuje drożej niż 1000 często, więc to jest ciężkie. Ja mam nadzieję, że za 1000 lat będzie tak, że będzie... Znaczy 1000 lat, za 10 lat, że będzie... Dobrze, że zwolniłeś. Tak, że będzie jakaś jedna aplikacja, albo że tu będzie na wszystkich jakby platformach i że nieważne kto, jaki ma ekran, czy może w tym już nie będzie takich ekranów, czy ma tableta, iPada, czy telewizor, będzie mógł sobie wchodzić na YouTube i coś oglądać. No dzisiaj to jest straszne i my nie myślimy o kolejnych platformach typu właśnie jakieś Smart TV, bo to jest dla nas nieopłacalne. A czy jakiś YouTuber może sobie załatwić taką właśnie aplikację i być obok TVN-u i się na tym wybić? Potencjalnie może coś takiego się wydarzyć i to może ktoś to wykorzysta, ale
Może, wiecie, kolaby, zjednoczenia youtuberów albo twórców wideo. Znaczy, może tutaj może być siła, świetny marka kierunek. I... Znowu ta klamra, znowu wejście w tym przypadku na platformę Smart TV, chociaż wolałbym, żeby na pierwszym miejscu ci ludzie weszli na platformy mobilne i tam szukali. No, z ilu tak naprawdę wartościowych partnerów składa się, i o ilu wartościowych partnerach mówimy w skali kraju? 50. Trzeba sobie zawiązać syndykat. Gorzej niż w blogosferze. Robić. My w Polsce nie mamy jeszcze jakby polskiej machiny, prawda? Znaczy jest Agora w obrębie tego swojego systemu partnerskiego robi tam, to się Zjednoczone Republiki Grania nazywa bodajże? Padło. Padło? Aha, okej. Okay. Mają to podobną reakcję. No nie, no, ale powiedzmy, że no, w sytuacji, kiedy to jest część sieci partnerskiej Agory, to trudno powiedzieć, że to jest polska machinima, no bo to jest, prawda, pomysł Agory na nowy kanał. Więc ale może to jest kierunek. Znaczy, to nie ma znaczenia, to chodzi o to, żeby jest jakiś twór, jakaś firma, która robi, okej, robimy jakiś kanał, prawda, i może zrobić kanał lifestyle'owy, rozrywkowy, prawda. Także może takie kanały robić, no ale to w Polsce też nie jest jeszcze popularne. Na razie takie są partnerstwa typu Rock Royo, prawda, czy coś w tym stylu. No ale to chodzi o też przesunięcie się w tym łańcuchu pokarmowym, że zaczynasz serwować jakby własne reklamy i zaczynasz, no, jakby masz swoje... Inicjatywa wychodzi, bo to też dwie różne rzeczy. Inicjatywa wychodzi albo od twórców, którzy tworzą coś tam, albo od korpo, medialnego giganta z doświadczeniem, ale i ze swoimi wadami, który proponuje jakiś układ. No okej, okay, ale czy ma, czy nie ma, to jest firma, czy to są twórcy raczej? Nie, no to jest firma, która zatrudnia chyba 200 pracowników, sama machinima, nie licząc twórców. No tak, więc to też jest firma, natomiast Agora nie dawała jakichś tam dodatkowych reklam, to po prostu te reklamy, które są zwykle wyświetlane, więc to nie było, miało się więcej pieniędzy, ponieważ były jakieś wyświetlenia na tym właśnie kanale, a nie jakoś ekstra, więc też, żeby do tego jakieś jeszcze sponsorów dodatkowo załapać. Ale wyobraźcie sobie, jakbyście zatrzęśli rynkiem, zbiera się 20 najważniejszych, zbieramy się tutaj. Zbiera się 20 najważniejszych vlogerów, wykłada pieniądze na tą aplikację mobilną i mówi sobie tak, dobrze, w tej chwili z tego nie mamy żadnych pieniędzy, z tej webowej działalności mamy pieniądze, i nam się tam wiedzie, wzrosty są fajne, wzrosty organiczne i tak dalej, ale zróbmy pierwszy kanał telewizyjny na mobilu, tam YouTube nie pozwala nam na tę chwilę nic monetyzować. Na Indiegogo tam zbierzemy, tam trochę tych... Nie, no przecież ile trzeba na sprawną aplikację i na jakiś hosting wideo w jednej z firm, które taki hosting oferują, tak? No i to jest wszystko, wy naprawdę możecie ten rynek przewrócić do góry nogami, tylko jeśli nie będziecie jak takie cielaki dawali się tym platformom hostującym, nie wiem, no, wasalizować. Znaczy, bo to jest też właśnie pytanie, które tak mi się tutaj tliło przy tym poprzednim panelu, że w sumie jest wiele osób w Polsce, które w tym momencie uważa, że najlepsze, co może zrobić twórca kontentu wideo, to jest zbudować swoją markę w oparciu o YouTube'a, czy teraz wrzutę, i tak naprawdę potem spieprzyć na własny player gdzieś, na własną stronę, prawda? I próbować to robić. Znaczy, trochę tutaj Łukasza Skalika cytuję, prawda? Bo to jest jakby to, co on uważa na ten temat. Czekaj. Nie liczę się bez mikrofonu. Dobra, to było tak samo jak z blogami. Najpierw był blog.pl, był Jogger dla bardziej takiej wyspecjalizowanej. I tak samo się teraz dzieje z vlogami, tak jak mówisz, że budujemy sobie markę na YouTubie, a później uciekamy na swoje. Nie ma za bardzo gdzie uciekać jeszcze. Znaczy, właśnie, ja będę w ogóle... Ależ koszty, nie jest uciekać, tylko brakuje wyobraźni, ponieważ $200 kosztuje koszty technologiczne zrobienia własnej platformy są nikłe w porównaniu tego, jak zasobni. No jakby oni mówili, że są niezasobni, to jednak zasoby, gdyby w kolektywie działali, to byliby w stanie wygenerować fajny produkt mobilny i hostować się u kogoś ze swoim kontentem, zarabiać na tym, mieć player własny i jednocześnie na każdym swoim materiale mówić, a jeśli chcesz nas oglądać na komórce, to wejdź do czegoś, co się nazywa, powiedzmy, Vlogersi TV na komórce. Do kwadratu. Do kwadratu. Ale pytanie jest, bo na JV Player są jakieś reklamy? Na czym? Tak, jest VAST, VAST normalnie. Znaczy ten standard VAST. Aha, bo to pytanie... Czekaj, czy... przetłumaczcie po ludzku, o czym mówicie teraz tam sobie? To jest taki player jakby, który można sobie kupić tam licencję, prawda? A VAST to jest standard reklam wideo po prostu, który... obowiązuje jakby. No więc teraz pytanie, czy nie lepsze jest to, co na przykład Maciek teraz robisz na Blog Forum, czyli masz swojego bloga,
publikujesz wideo na YouTubie oraz embedujesz i robisz do niego krótkie bądź dłuższe artykuły już na swoim blogu, w sensie tekstu. To eksperyment, który z efektami się tam potem podzielę, ale on nie działa. Znaczy, nie działa? Nie, to są dwie różne... Czytelnicy bloga i widzowie na YouTubie to są dwie różne społeczności, które nie lubią się przeklikiwać. Okej, okay, no to jest inna kwestia. To jest ale kwestia... ja jeszcze mam małą skalę. To też tak, natomiast no, na YouTubie nie płacimy za hostowanie. Dostajemy pieniądze za reklamę. No nie za dużo, ale jakieś dostajemy. Oraz mamy jakąś dodatkową widownię. Więc pytanie, po co płacić za to jakiś dodatkowy player i czy te reklamy będą wyższe niż na YouTubie, czy nie lepiej jednak zostać na YouTubie? Ja bym to bardziej widział jako inwestycję długofalową, bo wtedy masz swój produkt, który jest jakby brandem, marką, tak? Jesteś jakby niezależny od dużego giganta międzynarodowego i możesz za chwilę go, powiedzmy, sprzedać, tak? Bądź też rozwijać to we właściwym dla siebie jakby kierunku. No ale jeśli publikuję wideo na YouTube, jest to wciąż marka Matura, to bzdura, mogę z niego wyjść, kiedy chcę, do YouTube'a nie należą prawa tych wideo i tak samo buduję markę, tak samo mogę z tego wyjść, ale nie płacę ileś tam set złotych za hosting miesięcznie. Ale hosting właściwie nic nie kosztuje. No nie wiem, jak ci mam powiedzieć. No, jeśli liczysz na to, że każdy vloger będzie miał na pulpicie użytkowników na telefonach swoją oddzielną aplikację, to wydaje mi się, że to się nie urzeczywistni. Być może ci topowi, tych dwóch, trzech topowych będzie miało. Czy Matura to bzdura będzie miało? No nie wiem. Ja bym Nie, dlatego, że nie jesteście nietopowi, tylko po prostu jednak jest jakaś tam siła, wiesz. No, jasne, to się nie opłaca, ale rozumiem, zgadzam się, nie każdy będzie miał, jasne. Dlatego jest taka ogromna jakość w tworzeniu kolektywów. I tylko, że wy po prostu być może jesteście zbyt, nie otwarci, zantagonizowani, ale jesteście, bo zresztą, żeby produkować dobre wideo internetowe, trzeba być trochę takim... egotykiem. Trzeba być mocną osobowością i może to wam się nie pozwala zebrać do kupy. Ciężko współpracować. Ciężko współpracować i powiedzieć, no każdy z nas ma po 1/20 tego przedsięwzięcia, tak? Ale które docelowo, jak sobie spojrzycie na rynek reklamy telewizyjnej, no to może być czymś bardzo apetycznym. Ale to może z innej strony. Znaczy ja mówię to nie w swoim interesie, ale ja się dziwię, ja rozumiem, że... To jest ciekawa myśl, dlatego chcę to kontynuować, ale spójrz może z innej strony. Dużo większy rynek YouTube'a jest w Stanach. Dużo bogatszy, dużo więcej wyświetleń. Czy tam coś takiego istnieje? Spotkałeś się z czymś takim? Czy takim jedynym przykładem jest Maki Nima? Maki Nima ma własną aplikację. Aha, okej. Okay. Nie wiem, myślałem o takie... Na iPadzie oglądam Maki Nima na własnej aplikacji. I nie tylko ich, Funny or Die i tak dalej. Chociaż to już jest węższy, jakby oni to już jest jeden ta projekt. Ta aplikacja to jest nakładka na YouTube'a, czy nie, to jest własna. Okay. Własna. A może spójrz na to zupełnie inaczej. Jak przyjdziesz do domu za te 5 lat, telewizor ciebie rozpozna, no to zaproponuję, żebyś, nie wiem, sobie zobaczył, powiedzmy, fakta po faktach, Matura do bzdura, tak? Z automatu i z punktu widzenia widza będziesz siedział przed wielkim ekranem i nie będzie miało to dla ciebie, czy dany materiał wideo dostarcza nadawca telewizyjny, czy vloger. To będzie jeden i ten sam duży ekran, który tak samo emocjonalnie jakby dla ciebie oddziałuje. Siedzisz przed tą samą kanapą i to się wszystko zatrze. Nie, no ja rozumiem, mam nadzieję, że tak to będzie. Na razie jeszcze, że tak powiem, staram się zrobić aplikację z Apple'a, może później Android, jeszcze w ogóle nie myślimy o telewizji, ale za 5 lat może to będzie inaczej. Okej, okay. Słuchajcie panowie. Musimy kończyć, przepraszam, znowu jestem bardzo niegrzecznym prowadzącym, ale czas nas goni. Pojawił się ten temat kolaboracji, współpracy i takiego zebrania, jest chyba ciekawy, warty gdzieś tam do kontynuowania, zwłaszcza, że naprawdę można skonstruować... Po prostu mniej rozchwiania emocjonalnego, wiesz, więcej jakiś taki... Tylko właśnie działamy, tworzymy telewizję, chcemy wywrócić do góry nogami rynek telewizyjny, jesteśmy trochę establishmentowi i razem musimy się zjednoczyć, bo inaczej będziemy, no nie wiem, rybkami. Rzucam to pod rozwagę i to nie tak, żeby sprytnie skończyć panel. A my mamy, faktycznie... platformę technologiczną, potrafimy wdrażać aplikacje mobilne. Potrafimy się usunąć w cień, potrafimy jednocześnie zanimować. Mamy playery mobilne. Nie, ale dobra, ja rozumiem podoba. Prowadzenie. Dobra, słuchajcie, bo musimy kończyć. Akcja jest taka, zostały jeszcze dwie fajne prezentacje, mega dobre prezentacje. Pierwsze Kuba Górnicki versus Podróżnicki. O vlogerach i gościach z zagranicy opowie. Wiem, że będzie mega, mega fajnie. No a potem sobie zostawili, miało być w środku, ale okazuje się, że będzie wisienką na torcie. Prowokacje, Grażyna Żarko, Marek Optułowicz, hejt i nienawiść w sieci, więc myślę, że też będzie ciekawie.